zdaniem przekładanie muzyki z gier do sali koncertowej to jest nadanie zupełnie nowej jakości dźwiękom, które normalnie słyszymy w grach. Tutaj w tym pięknym otoczeniu Narodowego Forum Muzyki, na wspaniałej sali, jednej z najlepszych na świecie, przy cudownych orkiestrach, jeszcze lepszych dyrygentach, naprawdę możemy poczuć się zupełnie inaczej niż w grze. To jest nadanie zupełnie nowej głębi utworom, które mogliśmy znać z gier, a teraz poznajemy je na nowo. Wow, it's just a fantastic acoustics here. There's no question about it. You know, you're trying to sit different places in this hall, and it's just sounds great wherever you sit. It's world class. I mean, the acoustics was perfect. I mean, it was really outstanding. I've been all over the world. It's an amazing venue. It's enormous. So it's really lovely to see, you know, a serious music venue with a serious orchestra playing video game music, because it deserves it. It's beautiful. Yeah. To jest mój pierwszy raz tutaj na Game Music Festival. No jestem na razie pod ogromnym wrażeniem i naprawdę bardzo mi się podoba. Warto było przyjechać. Wydaje mi się, że obecnie muzyka z gier zaczyna przejmować należne jej miejsce obok muzyki filmowej. Jeszcze kilka lat temu była uważana za coś pobocznego, ale teraz te ścieżki dźwiękowe do gier stają się coraz bardziej rozbudowane, coraz bardziej skomplikowane. たぶんですね、例えばもう死んじゃってるクラシックの作曲家の曲っていうのは何回も何回も演奏されてきて、オーケストラの人も馴染んでると思うんですけど、 僕らのように生きてる作曲家の曲を繰り返し演奏してもらって、それがやっぱりどの曲が生き残るか分かんないけど、次の世代のクラシックになっていけばいいかもしれないですね。
what you experience in a concert live is the complexity of the music. And that's something you don't always get to feel in a video game because there's so many dimensions going on. So there's visual effects, there's auditory effects, there's more of an experience. Whereas when you're listening to the music, you have a more of a pure feeling of the actual music. The lineup this year is insane. Like to have Journey, Shadow of the Colossus, Ico, Hitman, Assassin's Creed. Trzy koncerty, ścieżka edukacyjna, która zgromadziła ludzi związanych z sound designem, ale również naszych kompozytorów, którzy prowadzili masterclassy. I've been lucky to work with orchestras all over the world, and they always have kind of their own personality. There was a great orchestra, the rehearsals went very well, and that to me is just, that's just so much fun. Moim zdaniem przekładanie muzyki z gier do sali koncertowej to jest nadanie zupełnie nowej jakości dźwiękom, które normalnie słyszymy w grach. Tutaj w tym pięknym otoczeniu Narodowego Forum Muzyki, na pewno wspaniałej sali, jednej z najlepszych na świecie, przy cudownych orkiestrach, jeszcze lepszych dyrygentach, naprawdę możemy poczuć się zupełnie inaczej niż w grze. To jest nadanie zupełnie nowej głębi utworom, które mogliśmy znać z gier, a teraz poznajemy je na nowo. Wow, it's just a fantastic acoustics here, there's no question about it. You know, you're trying to sit different places in this hall, and it's just, it sounds great wherever you sit. It's world class. I mean, the acoustics was perfect. I mean, it was really outstanding. I've been all over the world. It's an amazing venue. It's enormous. So it's really lovely to see, a serious music venue with a serious orchestra playing video game music, because it deserves it. It's beautiful. To jest mój pierwszy raz tutaj na Game Music Festival. No jestem na razie pod ogromnym wrażeniem i naprawdę bardzo mi się podoba, warto było przyjechać. Wydaje mi się, że obecnie muzyka z gier zaczyna przejmować należne jej miejsce obok muzyki filmowej. Jeszcze kilka lat temu była uważana za coś pobocznego, ale teraz te ścieżki dźwiękowe do gier stają się coraz bardziej rozbudowane, coraz bardziej skomplikowane. Tak, 僕らのように生きている作曲家の曲を繰り返し演奏してもらう。それがやっぱりどの曲が生き残るかわかんないけど、次の世代のクラシックになっていけばいいかもしれないですね。
Ryszard. Ja tu widzę ciemność. Ciemność widzę, Ryszard. Yes, Mateusz, I think we are in complete darkness. There is only darkness around us. But you know, I heard some beautiful music. Let's go towards the music. Definitely, let's go towards the music. There must be some civilization there. Tam, gdzie muzyka, tam musi być jakaś cywilizacja. Chodźmy, chodźmy. Ale Ryszard, czy ty widzisz, widzisz wow. te kolory? Wow! Those colors. Those colors, those shapes, te barwy, te kolory, te pływające, latające wyspy. Mateuszu, gdzie my jesteśmy? Are we in the game? We must be in the game. Yeah, oh it goodness. Seems like we're stuck in a game. What kind of game oh. it is? This music, those shapes, those colors. Yeah. It's a bastion. It must be Bastion. Yes, indeed, it is Bastion. Do you hear yeah. those noises? Yeah, there should be some clapping here, some applause. Yeah. Let's see what's on the other side. Zobaczmy, co po drugiej stronie. Whoa! What a magnificent audience! What a breathtaking venue! You are all breathtaking! Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa we Wrocławiu. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że udało nam się tu wszystkim przyjść do Narodowego Forum Muzyki. Jesteśmy we Wrocławiu, jesteśmy w Polsce. Witam wszystkich na trzeciej edycji Game Music Festival. Ladies and gentlemen, it is our utmost pleasure to welcome you here in National Forum of Music in Wrocław, Poland, at the third Games Music Festival. Sound Factory Orchestra. Maestro Robert Kurdybacha. Sylwia Gorajek as a soprano. Tomasz Radziszewski, tenor and classical guitar. And all of them have just performed the first part of the Symphony of Four Worlds with the music, magnificent music composed by Darren Korb. Bravo! I wszyscy oni wykonali właśnie pierwszą część Symfonii Czterech Światów, skomponowanej przez Darrena Korba, ale co warto zauważyć, zaaranżowanej, zorkiestrowanej przez naszego maestro, Roberta Kurdybacha. And all of this has been arranged and orchestrated by Robert Kurdybacha himself. A przed Państwem popularyzator i wybitny tłumacz gier, a także znany Państwu głos radiowy, translator and game evangelist as well as radio host, Ryszard Hojnowski. The originator and founder of Games Music Festival, pomysłodawca i twórca Games Music Festival, Mateusz Pawlak. Darren Korb, the compositor of this beautiful music, and Ashley Barrett, the voice, the singer on the soundtracks from those games, were supposed to be here in Poland, in Wrocław, but we know that the situation is difficult. It's almost impossible to cross the ocean. It's almost impossible to fly between US and Europe. But we know that they are watching us online. Please welcome them warmly. Darren Korb, czyli kompozytor, oraz Ashley Barrett, która śpiewała pięknie na oryginalnych ścieżkach dźwiękowych, z wiadomych przyczyn nie mogą być dzisiaj z nami, ale dzięki potędze internetu obserwują nas i dziękujemy, że powitaliście ich tak gorąco. As we notice, we are trying to switch between Polish and English as we are in Poland, but we have a huge number of audience internationally watching us, our broadcast online. Tak sobie nieśmiało przeskakujemy między polskim i angielskim, dlatego że jest całkiem spora widownia, która ogląda nas online na YouTubie oraz na Twitchu. Drodzy Państwo, bardzo jeszcze raz dziękujemy, że w tym trudnym czasie przybyli Państwo do Narodowego Forum Muzyki na nasz festiwal. No były wielkie trudy, żeby ten festiwal w tym roku się odbył. Udało się, cieszymy się, że możemy wspólnie świętować muzykę i wspólnie
celebrować wspaniałą twórczość Darrena Korba. Ladies and gentlemen, we are so happy that you are here with us on this difficult time against all odds, and together we will celebrate this magnificent music. But I'm really so grateful to our musicians that in this difficult time they were able to perform this magnificent music and we can enjoy this all together. Thank you to these musicians. I szczególnie jesteśmy wdzięczni naszym wspaniałym muzykom, którzy w tych trudnych czasach są z nami i dzięki nim, tylko dzięki nim, ta muzyka rozbrzmiewa. Okay, I think let's immerse into this music, into those compositions. Of the symphony. Of four worlds. Yes. Symfonia czterech światów. Zapraszamy. The stars align, the rites shall come to bear. Illuminate the signs, the exiles shall be there. All are not the same, but three shall be. Freedom means
singing songs of gentle mourning for his lost and lonesome bride, for his lost and lonesome bride.
Thank you.
to blame. Fighting for air while you circle the drain. Never be sorry for your little time. It's not when you get there, it's always the climb. But I won't say no. Thank you.
Orchestra, Maestro Robert Kurdybacha and Sylwia Gorajek and Tomasz Radziszewski. Please give them a huge round of applause. Sylwia Gorajek. Tomasz Radziszewski oraz Sound Factory Orchestra. What a magnificent performance. Brawa.
Thank you so much for this amazing, absolutely amazing performance. Proszę Państwa. Brak mi słów. Proszę Państwa, ladies and gentlemen, this was the Symphony of the Four Worlds, czyli Symfonia Czterech Światów, z gier firmy Supergiant Games, z gier Bastion, z gier Pyre, z gier Hades oraz na końcu z gry Transistor. No cóż, ja jestem pod ogromnym wrażeniem. I'm mostly speechless right now, but, that's not all. To nie wszystko. Mamy dla Państwa... Mamy dla Państwa małą, muzyczną, króciutką, acz niezwykle smakowitą, muzyczną niespodziankę. We have a very small, very delicate, very fragile musical surprise for you. So I will walk down, they will come back, and you will listen. Ja zejdę, oni wejdą, a wy będziecie słuchać. Zapraszam.
Ladies and gentlemen, Sylwia Gorajek, Tomasz Radziszewski, our wonderful soloist, Sound Factory Orchestra, and Robert Kurdybacha, our maestro. Playing the wonderful music by Darren Kolb from Supergiant Games. Thank you, Darren. I know you're watching. That was truly breathtaking. Mi też odjęło dech. Nie wiem co powiedzieć, po prostu straciłem dar mowy. Absolutely marvelous. Thank you so much. Dziękujemy wam bardzo z całego serca za tą piękną muzykę. Proszę państwa, zasługują na trochę jeszcze praw, prawda? Sound Factory Orchestra. Sylwia i Tomasz, chodźcie. Come here. And Robert, our maestro, please join us on stage. We have this wonderful audience here and the wonderful audience in the internet. There are over 50,000 people watching us right now. Ponad 50 tysięcy osób obserwuje nas w tej chwili. Right, that was the first concert, and tomorrow there is another one. Dzisiaj był pierwszy koncert, a jutro czeka nas kolejny. Tomorrow I would like to invite you for the symphony of sin. Jutro chciałbym zaprosić państwa na symfonię grzechu, muzyka z gier firmy Larian, z gry Divinity Original Sin 2 oraz nowo wydanej gry Baldur's Gate 3. Będzie to światowa prapremiera wykonania muzyki z tej gry. So tomorrow we'll listen to music from Divinity Original Sin and Baldur's Gate 3, and this will be the first performance of this music on stage. So I would like, on behalf of the wonderful Sound Factory Orchestra, I would like to thank you all for coming today. Chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować w imieniu wspaniałej orkiestry naszej za to, że byliście państwo dzisiaj z nami. Serdecznie zapraszam na jutro. Ale jeszcze jest jedna informacja. O godzinie 22 będzie takie wirtualne spotkanie z Darrenem Korbem, czyli autorem muzyki do gier Supergiant Games. We'll have a virtual meet and greet with Darren Korb at 10 p.m. Polish time. So it will be in approximately 20 minutes. Za mniej więcej 20 minut. I cóż, bardzo dziękuję, że w tak trudnych czasach byliście państwo z nami. Mam nadzieję, że jutro stawicie się równie licznie. I cóż, dobranoc i do zobaczenia jutro. Thank you very much. Good night and see you tomorrow.
what you experience in a concert live is the complexity of the music. And that's something you don't always get to feel in a video game because there's so many dimensions going on. So there's visual effects, there's auditory effects, there's more of an experience. Whereas when you're listening to the music, you have a more of a pure feeling of the actual music. The lineup this year is insane. Like to have Journey, Shadow of the Colossus, Ico, Hitman, Assassin's Creed. Trzy koncerty, ścieżka edukacyjna, która zgromadziła ludzi związanych z sound designem, ale również naszych kompozytorów, którzy prowadzili masterclassy. I've been lucky to work with orchestras all over the world and they always have kind of their own personality. There was a great orchestra, the rehearsals went very well. And that to me is just, that's just so much fun. Zdaniem przekładanie muzyki z gier do sali koncertowej to jest nadanie zupełnie nowej jakości dźwiękom, które normalnie słyszymy w grach. Tutaj w tym pięknym otoczeniu Narodowego Forum Muzyki, na pewno wspaniałej sali, jednej z najlepszych na świecie, przy cudownych orkiestrach, jeszcze lepszych dyrygentach, naprawdę możemy poczuć się zupełnie inaczej niż w grze. To jest nadanie zupełnie nowej głębi utworom, które mogliśmy znać z gier, a teraz poznajemy je na nowo. Wow, it's just a fantastic acoustics here, there's no question about it. You know, you're trying to sit different places in this hall, and it's just sounds great wherever you sit. It's world class. I mean, the acoustics was perfect. I mean, it was really outstanding. I've been all over the world. It's an amazing venue. It's enormous. So it's really lovely to see, a serious music venue with a serious orchestra playing video game music because it deserves it. It's beautiful. Yeah. To jest mój pierwszy raz tutaj na Game Music Festival. No jestem na razie pod ogromnym wrażeniem i naprawdę bardzo mi się podoba, warto było przyjechać. Wydaje mi się, że obecnie muzyka z gier zaczyna przejmować należne jej miejsce obok muzyki filmowej. Jeszcze kilka lat temu była uważana za coś pobocznego, ale teraz te ścieżki dźwiękowe do gier stają się coraz bardziej rozbudowane, coraz bardziej skomplikowane. Tak, 僕らのように生きてる作曲家の曲を繰り返し演奏してもらって、それがやっぱりどの曲が生き残るかわかんないけど、次の世代のクラシックになっていけばいいかもしれないですね。
you experience in a concert live is the complexity of the music. And that's something you don't always get to feel in a video game because there's so many dimensions going on. So there's visual effects, there's auditory effects, there's more of an experience. Whereas when you're listening to the music, you have a more of a pure feeling of the actual music. The lineup this year is insane. Like to have Journey, Shadow of the Colossus, Ico, Hitman, Assassin's Creed. Trzy koncerty, ścieżka edukacyjna, która zgromadziła ludzi związanych z sound designem, ale również naszych kompozytorów, którzy prowadzili masterclassy. I've been lucky to work with orchestras all over the world, and they always have kind of their own personality. There was a great orchestra, the rehearsals went very well, and that to me is just, that's just so much fun. Moim zdaniem przekładanie muzyki z gier do sali koncertowej to jest nadanie zupełnie nowej jakości dźwiękom, które normalnie słyszymy w grach. Tutaj w tym pięknym otoczeniu Narodowego Forum Muzyki, na pewno wspaniałej sali, jednej z najlepszych na świecie, przy cudownych orkiestrach, jeszcze lepszych dyrygentach, naprawdę możemy poczuć się zupełnie inaczej niż w grze. To jest nadanie zupełnie nowej głębi utworom, które mogliśmy znać z gier, a teraz poznajemy je na nowo. Wow, it's just a fantastic acoustics here, there's no question about it. You know, you're trying to sit different places in this hall, and it's just, it sounds great wherever you sit. It's world class. I mean, the acoustics was perfect. I mean, it was really outstanding. I've been all over the world. It's an amazing venue. It's enormous. So it's really lovely to see, a serious music venue with a serious orchestra playing video game music, because it deserves it. It's beautiful. To jest mój pierwszy raz tutaj na Game Music Festival. No jestem na razie pod ogromnym wrażeniem i naprawdę bardzo mi się podoba, warto było przyjechać. Wydaje mi się, że obecnie muzyka z gier zaczyna przejmować należne jej miejsce obok muzyki filmowej. Jeszcze kilka lat temu była uważana za coś pobocznego, ale teraz te ścieżki dźwiękowe do gier stają się coraz bardziej rozbudowane, coraz bardziej skomplikowane. Tak, 僕らのように生きてる作曲家の曲を繰り返し演奏してもらう。それがやっぱりどの曲が生き残るかわかんないけど、次の世代のクラシックになっていけばいいかもしれないですね。
what you experience in a concert live is the complexity of the music. And that's something you don't always get to feel in a video game because there's so many dimensions going on. So there's visual effects, there's auditory effects, there's more of an experience. Whereas when you're listening to the music, you have a more of a pure feeling of the actual music. The lineup this year is insane. Like to have Journey, Shadow of the Colossus, Ico, Hitman, Assassin's Creed. Trzy koncerty, ścieżka edukacyjna, która zgromadziła ludzi związanych z sound designem, ale również naszych kompozytorów, którzy prowadzili masterclassy. I've been lucky to work with orchestras all over the world, and they always have kind of their own personality. There was a great orchestra, the rehearsals went very well, and that to me is just, that's just so much fun.